Dziecko w okresie od 0 do 9 miesiąca życia przegląda się w oczach mamy. Przez pierwszy miesiąc jest z nią połączone na tyle mocno, że nie ma nawet świadomości, że jest zupełnie oddzielnym ciałem. Niektórzy mówią o tym, że tuż po urodzeniu dziecko przechodzi jeszcze 10 miesiąc życia płodowego, mimo że jest już na zewnątrz, poza łonem swojej mamy. Wciąż wewnętrznie czuje się całością z mamą. Spróbuj poczuć, jakie to trudne doświadczenie musiało być dla ciebie i dla każdego człowieka tak naprawdę na ziemi, który w momencie narodzin został oddzielony od swojej mamy. Kiedy spojrzymy na tak maleńkie, nowonarodzone dziecko, zobaczymy, że jego piąstki są zaciśnięte, że jego ciałko jest skulone, tak jakby było wciąż w brzuchu mamy. To jest ten 10 miesiąc. Miesiąc później zaczyna się rozprostowywać. Zaczyna doświadczać życia na zewnątrz. Przegląda się w oczach mamy. Nie ma możliwości samostanowienia o sobie. To mama określa, kim jest. Z jednej strony jest to największy dramat ludzki, kiedy nasza tożsamość i nasza wartość zostaje przekazana drugiemu człowiekowi, tak jakby mógł on decydować o tym, czy jesteśmy wartościową istotą. Z drugiej strony, kiedy przyjrzymy się temu głębiej, dużo, dużo głębiej, nie na poziomie fizycznego ciała i fizycznych zależności, kiedy spojrzymy szerzej na ten konspekt, zrozumiemy, że źródło, które dało nam życie, musiało ogromnym zaufaniem obdarowywać nas jako ludzi. Jesteśmy jedynymi stworzeniami na ziemi, które są tak zależne w pierwszych latach swojego życia od drugiego człowieka, od drugiej istoty. Jesteśmy zależni przez wiele, wiele lat. Nie potrafimy ani o siebie zadbać, ani siebie nakarmić, ani otoczyć właściwą opieką. Ta zależność jest tak ogromna, że ten, kto nas stworzył, kto przyłożył swoje, w cudzysłowie, palce do naszej kreacji, do naszego istnienia, musiał albo bardzo mocno wierzyć w naszą wewnętrzną moc, albo zakodować w nas coś, co sprawi, że część z nas, kiedy dotknie tej cząstki zakodowanej w nas, poradzi sobie bez względu na okoliczności. I miłość, której ty się nauczyłeś, to ta miłość, którą zostaliśmy obdarowani na samym początku naszego życia. Ponieważ ona nie uległa zmianie, ona potem ewoluowała i pogłębiała się w tym, jaką była. Uczyliśmy się jej od samego początku. Poprzez to, jak reagowano na nasze potrzeby, poprzez to, jak się nami opiekowano, poprzez to, jak na nas patrzono, jak nas dotykano. Kiedy byliśmy malutcy, tak bardzo potrzebowaliśmy zobaczyć w oczach drugiego człowieka, drugiej istoty ludzkiej, bezwarunkową miłość. Potrzebowaliśmy poczuć całym sobą, całym swoim ciałem, że te nasze narodziny, to nasze przyjście na świat ma ogromne znaczenie, że czekano na nas, że jesteśmy upragnionym owocem ludzkiej miłości, że rodzice nas chcieli,
w tym miejscu. W wielu was może się pojawić ogromne poczucie bólu, takie zrozumienie. To nie moja historia. Dlaczego ja tego nie doświadczyłem? Dlaczego ja tego nie doświadczyłam? Dlaczego u mnie było inaczej? Ja będę zawsze tutaj się odwoływała do tego, że my nie jesteśmy początkiem. Jesteśmy kontynuacją tego, co było przed nami. I też pewną kontynuacją tego, co będzie po nas. Inni będą kontynuacją nas. Miłość, której się nauczyliśmy dzisiaj, tu i teraz, być może czekasz na inną miłość, być może pragniesz innej miłości, być może ją manifestujesz i oczekujesz, ale to wszystko zaczyna się w tobie. Może być tak, że powiesz, ale ja jestem innym rodzicem, ja jestem inną mamą, ja jestem innym tatą niż moi rodzice. Ja mojemu dziecku daję więcej. Ale czy dajesz swojemu dziecku to, czego ono potrzebuje? Czy wiesz, czego ono potrzebuje? Ponieważ my się uczymy tego macierzyństwa, my najczęściej postrzegamy miłość poprzez własny pryzmat, poprzez własne potrzeby. To, czego nam brakowało, to, co wydawało nam się miłością, tym dzisiaj obdarowujemy innych. Ale to nie znaczy, że jest to to, czego oni potrzebują. Często to, czego potrzebuje dziecko tak naprawdę, to bycie drugiej osoby. To skupienie się drugiej osoby. To poczucie. Mama jest dla mnie. Daje mi swoją uwagę. To nie znaczy, że spełnia wszystkie moje zachcianki. To nie znaczy, że kupuje mi każdą rzecz, której ja chcę. To znaczy, że jest. I ja czuję jej obecność. I ta obecność dla mnie jest ostoją. Jest ogromnym, ogromnym poczuciem bezpieczeństwa. Ja się mogę oprzeć o tą moją mamę. Ja mogę do niej wrócić. Ja mogę się wypłakać. Mogę utulić swój ból w jej ramionach. I ona zawsze mnie przyjmie. Nigdy nie oceni. Nigdy nie skarci. Nigdy nie skrytykuje. Zawsze będzie dla mnie. I poprzez to bycie pomoże mi odnaleźć wewnętrzną mądrość. Pomoże mi uwolnić to, co jest trudne. Ponieważ kiedy to, co trudne, zostaje uwolnione, wtedy mam dostęp do tego, co głęboko we mnie, do rozwiązań, do odpowiedzi, do wskazówek. Tego potrzebuje każde dziecko. Potrzebuje zaufania. To jest pierwsza rzecz, z którą się stykamy jako ludzie na ziemi. Możliwość zaufania światu zewnętrznemu. Wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie zależni, wtedy, kiedy byliśmy całkowicie zależni jako małe dzieci, ponieważ potem przez całe życie wciąż doświadczamy momentów, kiedy jesteśmy zależni. Ale jeżeli wtedy, kiedy byliśmy mali, ta zależność od drugiej osoby była niebezpieczna dla nas, kiedy nasze potrzeby nie znajdowały odbicia, nie znajdowały zainteresowania, kiedy nie reagowano na nasz płacz, wówczas nie chcemy być od nikogo i od niczego zależni, bo się boimy, że jeżeli ponownie zaufamy, zostaniemy skrzywdzeni, nasze potrzeby nie zostaną zaspokojone. Bardzo często przejawia się to u dorosłych osób w takim poczuciu: chcę być kompletnie niezależny, niezależna od kogokolwiek i czegokolwiek.
co oczywiście nie jest możliwe w życiu ludzkim. Choćbyśmy nie wiem, jak się starali, w pewnych momentach zależymy w mniejszym bądź większym stopniu. Ale to, co my czujemy, kiedy jesteśmy zależni, ma ogromne znaczenie i ma swój początek właśnie w tej miłości, którą zostaliśmy obdarowani. Miłości uczyła nas mama i tata. Tego, jak mamy siebie kochać. Tego, na jaką miłość, w cudzysłowie, nazwijmy to, zasługujemy. I uwierzyliśmy, że to jest ta miłość. Że to jest normalne. Że właśnie taka miłość, którą pamiętamy, jest normalną miłością. Jest tak zwaną normą. Jeżeli zdarzy się cokolwiek, co będzie od tej normy odbiegało, będzie dla nas dziwne, będzie dla nas dyskomfortowe. Będziemy się zastanawiać, co jest schowane pod spodem. Jeżeli ktoś będzie chciał nas otoczyć opieką, da nam zainteresowanie, będzie nas słuchać, a my nauczyliśmy się, że miłość to coś za coś, będziemy czuć się z tym bardzo źle. Będziemy chcieli nadpłacić, zadośćuczynić, bo wewnętrznie będzie to duży dyskomfort. Jak to możliwe, że ktoś mógłby nas tak po prostu czymś obdarować? I to przychodzi w takich drobnych rzeczach naszej codzienności. Naprawdę drobnych gestach czasem. Kiedy ktoś obdarowuje nam czymś, a my czujemy się z tym zaskakująco, czujemy dyskomfort i od razu chcemy w jakiś sposób to sobie wynagrodzić, oddać to. Nie umiemy przyjąć. Czujemy się w obowiązku, by dać z powrotem. To jest właśnie ten moment, to jest ten punkt, do którego tak naprawdę prowadzi cała praca wokół uzdrawiania ran przeszłości. Punkt, który nazywa się przyjmuje mamę, przyjmuje miłość mamy. Uczę się przyjmować tej miłości, uczę się przyjmować mamę taką, jaką ona była. Nie ma możliwości obejścia tego. Mama dla każdego dziecka jest początkiem, ale sama w sobie jest kontynuacją tego, co było przed. I tak jak mama jest dla nas początkiem, tak my będziemy początkiem dla kogoś, początkiem w jego czuciu. Spróbuj sobie przypomnieć chwile, w których ktoś obdarował cię uważnością, opieką i nie oczekiwał niczego w zamian. Chwile, w których otrzymałaś coś bez oczekiwania zapłaty zwrotnej. Przypomnij sobie, jak się wtedy czułaś, co się w tobie pojawiało. Jak ciało reagowało, ponieważ ciało często pokazuje nam, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim. Czy na samo wspomnienie czujesz relaks w ciele? Czy potrafiłaś się otworzyć na to otrzymywanie? Czy wręcz odwrotnie, pojawia się napięcie, dyskomfort i takie poczucie, muszę to jakoś zwrócić, muszę wynagrodzić tej osobie, muszę odpłacić jej za to, dać jej coś w zamian. I to dlatego to, w jaki sposób my postrzegamy miłość, definiuje to, co my otrzymujemy. I definiuje każdą naszą relację. Nie tylko relację z drugim człowiekiem, ale relację z wszystkim dookoła. Tak będziemy postrzegać
Tak będziemy postrzegać relacje z pieniędzmi, która będzie zależna od tego, na ile jesteśmy dobrzy, na ile jesteśmy grzeczni, układni i na ile wykonaliśmy pewne rzeczy właściwie. A jeżeli te pieniądze nie pojawiają się w naszym życiu, będziemy siebie o to winić. Będziemy uważać, że coś jest z nami nie tak, że nie zasługujemy. I taki sam rodzaj miłości będziemy, na taki sam rodzaj miłości będziemy otwarci w relacji z innymi. Będziemy zasługiwać i szukać drogi, by zasłużyć. Takiej miłości, jakiej nauczyliśmy się, będąc dzieckiem. Taką miłością będziemy obdarowywać siebie. I taką miłością będziemy obdarowywać innych. I teraz nie mam na myśli tutaj zachowań. Mam na myśli energię, która jest pod spodem. Miłość, która jest zależna. Miłość, która ocenia. Miłość, która uznaje, że coś jest dobre, a coś złe. Że coś powinno, a coś nie powinno. Jednym z najlepszych przykładów tutaj, który świetnie to pokazuje, był dla mnie moment, kiedy bardzo mocno zależało mi na tym, aby wprowadzić pewną rutynę w swoim życiu. By każdego dnia wstawać wcześniej, robić medytację, robić kilka minut jogi, dawać ten czas dla siebie. I w chwilach, w których zdarzały się jakieś okoliczności, czy to moje gorsze samopoczucie, czy zachorowanie jednej z moich córek, coś, co powodowało, że nie wstawałam o tej zaplanowanej godzinie. Wszystko w moim grafiku przesuwało się. I pamiętam, jak któregoś razu, pierwszy raz wtedy tak świadomie i z uważnością zauważyłam pewien mechanizm. Ponieważ wszystko się przesunęło, więc zadania dnia codziennego warstwiły się i warstwiły i wewnętrznie czułam presję, by jak najszybciej usiąść, zrobić to, to, to i kolejne, i kolejne, i kolejne, aby jak najszybciej ze wszystkim zdążyć w tym określonym czasie, który mi pozostał. I oczywiście to, co było tą wewnętrzną opieką mnie, taką maleńką cząstką miłości dla samej siebie, zadbaniem o siebie, o poranku, schodziło na dalszy plan. Pewnego dnia usiadłam, mając tą listę zadań do wykonania. Była godzina 13, a ja powinnam 2 godziny wcześniej rozpocząć swoją pracę. Mając świadomość, że mam 2 godziny, które zniknęły, w których powinnam zrobić pewne rzeczy. Zauważcie to słowo, powinnam. Na szali pojawiło się, albo usiądę i mimo wszystko dam sobie możliwość zaopiekowania się sobą i mimo wszystko wybiorę siebie. Właśnie poprzez te 10 minut jogi i tą medytację, mimo wszystko, mimo tych piętrzących się zadań, wybiorę siebie. Albo usiądę i zrobię wszystko jak najszybciej i na koniec wtedy usiądę z tą medytacją i z tą jogą. Ale to na koniec najczęściej się nie działo, ponieważ w tym krótkim czasie próbowałam zmieścić wszystko, co było na mojej liście. Dzień się kończył, następny dzień się pojawiał, a we mnie narastała dziwna złość. Rozdrażnienie zaczynało mnie wszystko irytować, a przede wszystkim irytowały mnie tak zwane zachcianki dzieci. Mamo, daj mi to, mamo, zrób to dla mnie, mamo to, mamo tamto. I w pewnym momencie człowiek odczuwał tak dużą irytację i frustrację, że wręcz wybuchał. Wtedy tego dnia zdałam sobie sprawę, że to są maleńkie chwile w ciągu dnia. Że to nie są te ogromne, ogromne procesy, do których siadam, które również są ważne, kiedy pracujemy wewnętrznie ze sobą. To również jest bardzo ważne, ale docelowo przekłada się to na praktykę, na maleńkie momenty, kiedy wybieram siebie,
kiedy w nawale obowiązków wybieram siebie. To jest to, czego my, jako malutkie dzieci, potrzebowaliśmy od mamy, by ona w tym nawale obowiązków, w tym przytłoczeniu zwróciła swoją uwagę na nas, spojrzała na nas i powiedziała: ty jesteś ważna, ty jesteś najważniejszy, wszystko inne nie ma żadnego znaczenia, ty jesteś dla mnie największym skarbem, wszystko inne może poczekać. Zatem tęsknimy, tego szukamy, tego pragniemy od drugiej osoby i tego najczęściej nie otrzymujemy. Nie otrzymujemy, ponieważ wewnętrznie czujemy, że nie zasługujemy na takie obdarowanie. W chwili, w której zaczniemy to w sobie zmieniać, kiedy nauczymy się miłości do siebie, innej miłości do siebie. I ta nauka innej miłości do siebie nie oznacza, niestety, nie oznacza, że ja przekreślam to, co otrzymałam od mamy, wręcz odwrotnie. Ja spotykam się z tym, co otrzymałam i przyjmuję to, co otrzymałam z wdzięcznością. Ale żeby się tak stało, najpierw potrzeba spotkać się z wszystkim tym, co w nas zranione. I to uwolnić. Wtedy dopiero będzie przestrzeń, żeby przyjąć tą mamę i jej miłość, taką nieperfekcyjną i niedoskonałą. Być może taką, która nie zaspokajała naszych potrzeb, nie była dla nas. Być może taką, która wybierała obowiązki, ponieważ takiej miłości się nauczyła wcześniej. I być może my takiej miłości też się nauczyliśmy. Nie tyle dając ją naszym dzieciom, ile dając ją sobie. Bo kiedy dajemy innym więcej niż sobie, wówczas wszystko płynie z poświęcenia. Jakże inaczej dzieje się w naszym życiu, kiedy my umiemy przyjmować. Kiedy umiemy przyjmować niedoskonałą ludzką miłość, ponieważ to daje nam początek do tego, by kochać siebie taką, jaką jesteśmy, zamiast oczekiwać, aż staniemy się perfekcyjne i idealne. To bardzo często głębokie procesy wewnętrzne. Są to procesy, które zahaczają o holistyczną, całą holistyczną strukturę, gdzie dotykamy i docieramy do źródła danego problemu, z którym dana osoba się mierzy. Docierając do tego źródła, jesteśmy w stanie uwolnić, uzdrowić i transformować to, co się tam zadziało. I tylko wtedy rzeczywiście jest to skuteczne. Dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam cudownego czasu, pełnego bliskości do siebie. Do usłyszenia kolejnym razem.